Dzień dobry bardzo, witają was wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński, a to jest wasz ulubiony podcast Neurofriki i to jest 67. odcinek. Tak, jest cudownie, już minęło trochę czasu i dzisiaj ten odcinek będzie, ja bym chciał, żeby on miał taki charakter gabinetowy bardzo, pod kątem ciekawych tematów, przypadków niespecyficznych i trochę, ja bym chciał też pewnie ponarzekać na fizjoterapeutów prawdopodobnie w pewnym momencie. Gdyż byłem trochę rozczarowany po prostu myśleniem ostatnio u swoich pacjentów, którzy przyszli po prostu i mówili po prostu, jak to wyglądało i nie chciałem, żeby tak było, więc po prostu jeżeli macie pacjentów, którzy wam nie idą, to wam się może to ten odcinek tutaj bardzo mocno przydać, ale może też, mimo że nie lubimy tego, to może byśmy troszeczkę uderzyli w temat polityki lekkiej. Nie robiliśmy tego. Takie troszeczkę tylko. Trochę takie, no bo jednak jesteśmy fizjoterapeutami, jednak prawie nie mamy fizjoterapeutyczne, pracują nasi fizjoterapeuci, więc można było się wypowiedzieć na temat fizjoterapii jako społeczności i tego, co się aktualnie dzieje w tej społeczności, a dzieje się stosunkowo dużo, mimo tego, że ja tego w ogóle nie śledzę, to nie mogłem tego, po prostu nie dostać tej informacji. Nawet się nie dało nie dostać. Dotyczy ona też bezpośrednio mnie i ciebie. Tak. Nie wiem, czegoś mnie ona bardzo mocno oburza. Oczywiście powiemy wam, o co chodzi w praktyce. Nasze tutaj stowarzyszenie, tak można powiedzieć? No, izba. Izba fizjoterapeutów. Krajowa po prostu jakby podniosła składki. Jakby nie ma w tym nic strasznego. Po prostu płaciliśmy składki 25 zł miesięcznie. To nie jest dużo. Aktualna inflacja 25 zł miesięcznie to jest naprawdę nic. To są po prostu grosze. Podniesiono tam na 40%, 45 zł, czyli 80%, jak to niektórzy ładnie wyliczyli. Mhm. I to dalej jest niedużo. No jakby, wiesz, jakby zrobiłem sobie zakupy wczoraj w Żabce, kupiłem sobie wieczorem lody, szejka, śmietanę. Już wiem, jak one się nazywają. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Kupiłem właśnie sztos lody, słuchajcie. Jeśli chodzi o takie litrowe Macadamia lody. Karmel. Chciałem... Boże je powiedzieć. Tak. Słony karmel z czymś, jakieś ciasteczka. Naprawdę był sztosik. I śmietanę chyba, i coś tam jeszcze. I wydałem po prostu 60 zł. Te lody nie są specjalnie tanie, ale są warte jakości. To nie jest reklama, ani współpraca. Nie, ale jakby Häagen-Dazs chciałby współpracować, to ja bardzo chętnie. Chcesz zostać ambasadorem lodów? No, mógłbym, bardzo lubię je. I sytuacja jest taka, że to zostało jakby podniesione i jest po prostu wielkie oburzenie. Tak wielkie oburzenie, mimo tego, że ta kwota no nie jest duża, wiesz, w sektorze prywatnym, jak pracujesz, no to 45 zł miesięcznie jakby jesteś w stanie dość szybko odłożyć sobie. Stawki dla fizjoterapeutów też sporo poszły do góry przez ten czas. Nie wiem, jakie teraz minimalna stawka aktualnie, bo u nas też nie płacimy minimalnym stawek ludziom, więc ciężko mi powiedzieć, ale na pewno podrożała sporo ta płatność, więc jakby w stosunku do pensji ona też jest stosunkowo niska. Ale chodzi o to, że ludzie prawdopodobnie tak jak i ja zauważają, że po prostu nic się nie dzieje. Wiesz, jakby ja jestem z tego dumny. Nie wiem, czy ty też tak zrobisz, ale jestem z tego dumny po prostu. Że się dlatego, nic nie że, dzieje? Nie, że jak była walka o zawód fizjoterapeuty, to nawet po prostu nie wysiliłem się, żeby po prostu minimalnie się zaangażować w to. Wiedziałem, że to będzie po prostu bubel. I tak naprawdę... Ja też się nie angażowałem. Jestem nawet dumny z tego też, że jak była pandemia COVID-a, to ani razu nie wrzuciłem hashtaga zostań w domu. A był taki, wiesz, to było mega popularne, dużo osób to robiło. Czy to było dobre zostanie w domu? Ja nie wiem. Powiedzieć? To już jest chyba zupełnie inna kwestia. A ja też nie wiem. Ale chodzi o to, że takie wiesz, wywarcie takiego po prostu wiesz, presji, że wszyscy muszą się angażować, że tak, a potem takie refleksje typu, czy to było dobre, czy nie? Ciężko powiedzieć, no nie? Okay. Że tak po prostu ślepo idziesz za tym. Każdy sobie musi sam też odpowiedzieć na to pytanie, czy jakby to zaangażowanie, które w to włożył, to czy jest z tego zadowolony. Tak. Nie? Tak czy inaczej, byłoby fajnie, bo wydaje mi się, że takie składki są potrzebne. My też rozpatrujemy w przyszłości jakiejś szerszej na przykład zrobienia składek dla neuroterapeutów przykładowo. Jest taki tam z tyłu głowy zamysł, ale pod kątem, żeby po prostu 100% tego szło po prostu jakby w promocję, no nie? Promocję po prostu całego zawodu i poszczególnych osób, dzięki czemu tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że jestem praktycznie przekonany, że dobrze zainwestowane pieniądze mogłyby spowodować to, że osoby, które są neuroterapeutami, jakby z tej składki mają
w ciągu miesiąca pacjenta, dwóch, trzech, pięciu i tak dalej. Po prostu to się kręci. Tak, że to się po prostu zwraca i masz z tego to jest inwestycja, no nie? To nie jest charakter, to jest inwestycja po prostu. Jesteś tam, dzięki czemu jest łatwo cię znaleźć, jednocześnie występujesz gdzieś, edukujesz ludzi, czym ta neuroterapia jest i tak dalej. I podejrzewam, że ludzie też by nie mieli problemu z tym, jeżeli byłaby taka sytuacja, że oni wiedzieliby, że za tą składkę po prostu jest, mogą skorzystać z jakiejś platformy, która jest, znaczy tam wiesz, która jest po prostu fajna, potrzebna, dowiaduje się rzeczy, masz wstęp. Ja też nie oczekuję, żeby wiesz, jakby szkolenia stacjonarne były za tą składkę. No, nie przesadzajmy, po prostu to jest jakby niemożliwe, żeby nawet w skali roku wiemy po prostu, ile kosztuje stworzenie szkolenia stacjonarnego, płatność dla instruktorów, wynajem sali i tak dalej. Jest to nie tania zabawa. Bez jakiegoś zewnętrznego źródła finansowania to się po prostu nie może udać. Tak, nie? Dokładnie, ale być może jakieś online, żeby na przykład, nie wiem, ten, wiesz, jeżeli byłaby taka sytuacja, że ten program, który na przykład jest do obsługi, pacjent, prowadzenie kart i tak dalej, był świetny, no też byłoby fajnie, trzeba byłoby zewnętrznych jakby firm tylko angażować. A teraz dużo osób korzysta po prostu z Booksy, z fizjorejestracji, tam zarejestrowanych i tak dalej, bo się okazuje, że one po prostu są lepsze niż na przykład ten proponowany przez naszą izbę przykładowo. Więc podejrzewam, że ludzie mają problem z tym, że nie jest komunikowane, co za tą składkę jest i że oni wiedzą, że nic w kierunku jakby rozwijania zawodu terapeuty się nie dzieje. Ani pod kątem tak naprawdę takim politycznym, ani pod kątem marketingowym, ani pod kątem uświadamiania ludzi, czym jest fizjoterapia. Okej, tak. Wiesz co, no znowu, tak. Ja to odbieram może w taki sposób, że na pewno oczekiwania tutaj jakby naszej całej grupy zawodowej są chyba inne niż to, co jest faktycznie robione. A też może możliwe do wykonania, bo... Tak. To już jakby, wiesz, też osobna sprawa, nie? Że jakby no, mamy pewnego rodzaju jakieś takie postulaty, które w sumie nie są nowe. One się od początku w ogóle, nawet nie od początku istnienia izby, tylko od samego początku, kiedy jakby cała grupa starała się jeszcze o to, żebyśmy byli zawodem medycznym, żebyśmy mieli ustawę i tak dalej, to tak naprawdę rozchodziło się o stosunkowo wąską ilość tych tematów, które jakby całą tą grupę interesowały, tak? Wszyscy chcieli, no mogę powiedzieć wszyscy, trochę uogólniam, ale w większości chodziło o to, żebyśmy jako specjaliści lepiej zarabiali, lepiej komunikowali się z resztą personelu medycznego, żebyśmy tutaj byli po prostu bardziej też rozpoznawalni wśród po prostu społeczeństwa, żeby oni też wiedzieli, czym my się zajmujemy, czyli żeby ta promocja zawodu tutaj była faktycznie jakby realizowana. No i tak naprawdę chcieliśmy jakby głównie tego. Gdzieś tam się pojawiają też głosy, że nam zależało na takiej jakby wyłączności zawodowej, żeby jacyś kręgarze i inni ludzie, żeby się nie mogli podawać za fizjoterapeutów. Mi się generalnie wydaje, że to jest problem albo marginalny, albo po prostu nieistniejący, dlatego że kręgarze to właściwie nie podają się za fizjoterapeutów, dlatego że jako kręgarze też mają co robić, nie? Tak. Więc gdzieś to były po prostu pojedyncze sytuacje. Tutaj oczywiście, jeśli słuchacze taka, że wiedzą, że jest odwrotnie, no to śmiało napiszcie w komentarzu, znacie jakiegoś kręgarza czy kogoś innego, kto się jakby pisze, że jest fizjoterapeutą. Okej, gdzieś takie osoby pewnie są. Nawet gdzieś tam o tym sobie dyskutowaliśmy. Tak, ale w skali kraju po prostu tak, jest to... To jest jakieś po prostu marginalne zjawisko. Nie? Więc głównie chodziło nam o te postulaty związane z promocją zawodu i z lepszymi zarobkami. No i się okazało, że te związane z zarobkami no idą pewnie nieproporcjonalnie do inflacji, w ogóle do jakiegoś rozwoju gospodarczego i tak dalej. No i na pewno nie takie były wszystkich oczekiwania. No i druga sprawa jest taka, no ta promocja zawodu. Znowu mam wrażenie, że dałoby się to po prostu zrobić lepiej. Albo, no bo jakieś tam działania są podejmowane faktycznie, nie? Tutaj no, trzeba przyznać, że jakieś spoty reklamowe, gdzieś tam faktycznie rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, z izbami lekarskimi, gdzieś tam od czasu do czasu to się dzieje, tylko prawdopodobnie jakby nasilenie tego, tych działań tutaj jest jakby niewystarczające i być może ich jest więcej, tylko też o tym nie wiemy, nie? Więc jakby ja bym zwrócił uwagę na to, że ten PR jest naprawdę kijowy, i że komunikacja jest beznadziejna. Tak, tak, bo to jakby można było zakomunikować wcześniej, że słuchajcie, w tym roku chcemy na przykład, żeby informacja, że
jest wyszukiwarka, tak? Mhm. Można znaleźć swojego fizjoterapeutę za pomocą KIF-u, no nie? Więc żeby chcemy promować na przykład szerzej to w mediach społecznościowych, przez telewizję, w takiej taką prasę przykładowo, taki że wystąpienia, może jakąś konferencję i tak dalej, gdzie tak naprawdę ludzie widzą, że okej, okay, czyli ta moja składka przekłada się na to, że więcej osób korzysta z fizjoterapii po prostu, dzięki czemu też być może z moich usług, tak? Być może nawet ja zauważę to, że ktoś po prostu przychodzi i ja na przykład swoich pacjentów pytam czasami, hej, jak mnie znalazłeś, no nie? Jakby skąd tu jesteś? I mówi, o wiesz co, znalazłem się w ogóle przez tutaj stronę KIF-u, tak? Albo taka reklama po prostu waszej izby. I mówię, o super, no nie? W sensie jakby od razu widzisz taki zwrot, albo oglądasz jakieś reklamy, na przykład jeżeli pracujesz w Państwowej Służbie Zdrowia gdzieś, na kontrakcie czy gdzieś na umowie, no na przykład oglądasz jakąś reklamę i mówisz, wow, w ogóle, oglądam to i czuję po prostu fajnie, dumnie być fizjoterapeutą, bo jest jakaś, wiesz, wzniosła reklama, że fizjoterapeuta gdzieś tam pomógł mi w jakichś sytuacjach, albo dzięki temu zdobyłem mistrzostwo świata i tak dalej. No nie? Jakby widzisz, wow, że fajnie być fizjoterapeutą, po prostu, że ten zawód robi się elitarny, ale takich działań po prostu nie ma. One były na początku trochę, bo była jakaś kampania, pamiętasz, no nie? Ona też była taka, one były też takie sobie uderzały znowu w jakieś takie przekonania dziwne. Ludzi, natomiast one po prostu były, a teraz się okazuje, że tego na przykład nie widać, no jeżeli tego dokładnie nie śledzisz i na przykład ja jako normalny fizjoterapeuta, który po prostu śledzi i po prostu zajmuje się głównie swoją robotą, nie ma aż tak dużo czasu na przeglądanie mediów, telewizji i tak dalej, to jakby tego nie widać, to nie? A fajnie jakby to było gdzieś widać. Dla mnie to ona mogła być jeszcze wyższa, ale bym widział, że za tym idzie realna praca, konkretna. Że no, jest jakiś taki nawet, wiesz, dostęp do budżetu docelowo, no bo dlaczego nie ma być dostęp do budżetu? Oczywiście ludzie, którzy tam pracują i robią konkretną robotę, no dla mnie też powinni zarabiać dobrze, no fajnie, okej, tylko tak adekwatnie do pracy, które wykonają, no nie? No tak. A nie tam, nie wiem, 40 tysięcy za 2 godziny pracy w ciągu dnia, no to trochę nieuczciwie, no nie? Trochę można powiedzieć. Tak. Ale niech zarabiają oczywiście dużo, ale to, żeby było widać, tak, że tyle i tyle na marketing, tyle i tyle na reklamę, tyle i tyle na co i wtedy po prostu chcesz zakomunikować, że coś podrosła cena, no super, jakby wszystko rośnie, no nie? Więc jest inflacja, wiadomo, że powierzchnie biurowe są najmowane, obsługa ludzi, pensje rosną, wszystko rośnie, więc wiadomo, że ta składka też musi rosnąć, jeżeli ma być robione to samo, ale to tak, nie ja jest to mówione, ja też nie? Podejrzewam, że gdyby nie było jeszcze niedawnej komunikacji, że celem będzie obniżenie składki, tak. To prawdopodobnie też by to inaczej wyglądało. Nie? No właśnie, dobra, więc tyle, słuchajcie, więc... My jakby nie narzekamy na to, że ona wzrosła, tylko troszeczkę ponarzekaliśmy sobie, że po prostu jakby nie widać działań idących za tym. A szkoda, bo można byłoby to zrobić. Chyba, że ta cena teraz podosta, żeby nająć bardzo dobrą agencję PR-ową, która załatwi... Która odwróci tą sytuację. Odwróci, bo naprawdę jest tak, że... Wiecie, sytuacja na przykład, jak ktoś na przykład mówi o naszej firmie Neuroprojekcie na zewnątrz, to wiadomo, że będą ludzie, którym się nie podoba. Na przykład to, że... No nie wiem... Być może... Co się może nie podoba w Neuroprojekcie ludziom? Może jesteśmy szamanami i guślarzami. Na przykład. Jesteśmy szamanami i guślarzami, na przykład, że niektóre rzeczy są nie do końca oparte tak na realnej, twardej nauce, no nie? To jest jedna sprawa. Być może jest taka grupa ludzi, nie? Może nam się na przykład nie podobać to, że po prostu gdzieś... Może mamy za luźny przekaz. Może luźny przekaz. Tak, może jesteśmy za młodzi, no nie? Sobie. Nie, zamiast może... tutaj do siebie... Wzajemnie jak na uczelni, mówisz tu panie dziekanie, tak. Panie rektorze. Zacznij powiedzieć, słuchaj mordeczko, no nie? Tak, tak, tak. No może być właśnie, za luźno, nie? Właśnie, może być tak, że jesteśmy za młodzi na przykład, to, że na przykład mamy za starzy. Aktualnie... Nie wiadomo. Dla niektórych może jesteśmy już za starzy. Może tak. Już teraz nikt już nie mówi, albo mało kto mówi, że chłopaki z projektu. Tak, nie? Neuroprojektu. No to już nie było. Jakby jak się skończył projekt masaż, przestali być chłopaki z projekt masaż, teraz tu ziomy albo nie wiem, po prostu szamani z Neuroprojektu. Więc sytuacja, ale to jest tak, że nie 100% osób ma nas negatywne zdanie. Bym powiedział, że nawet ona jest dużo mniej osób nas, powiedzmy, nie lubi albo nie szanuje, niż tych osób, które po prostu nas szanują i lubią i mają z nami dobrą sztamę. Więc bym powiedział, że tych głosów pozytywnych jest dużo więcej, natomiast w sytuacji KIF-u... No nie, no to wiesz, wystarczy poczytać komentarze. Tak, spotkamy ludzi, hej, co myślisz o KIF-ie? Zajebiście, jest super, moja ulubiona izba. To się niestety nie dzieje, a szkoda, bo mogłoby. Myślę, że to się do zrobienia, więc naprawdę chciałbym, żeby te pieniądze były dobrze zainwestowane w agencję PR-ową. Dużo, dobrą, drogą agencję PR-ową, która odwróci tak naprawdę te wiele lat robienia antyreklamy. Dobra. Maciek, co u ciebie w gabinecie? Oprócz tego, nowy temat.
Dobry temat, przejdźmy płynnie do innego tematu. No właśnie, wiedziałem, że o to spytasz i starałem się teraz przypomnieć sobie coś strasznie spektakularnego. Nie, wiesz co, jakby, wiesz co, nie. Tak, nie róbmy aż tak, dlatego że no. Przyzwyczajamy ludzi, że my odnosimy spektakularne efekty, a większość sytuacji to jest uczciwa, dobra, sumienna praca, tak. Ale wiesz, jakby chodzi mi bardziej o takie łączenie kropek, no nie? Ja ci podam przykład na przykład. No. Znaczy, wiesz, kojarzę, coś tam pracuję z ludźmi. Tak. Ale wiesz, o co mi chodzi, no nie? Bo no wiem, to też nie było spektakularne, bo na przykład mam pana, który widziałem się z nim raz i raz się widziała z nim inna terapeutka nasza. I o co chodzi? Chodzi o to tak naprawdę. Załóżmy, przychodzi do ciebie pacjent i sytuacja jest taka. Po pierwsze, o to też będzie, myślę, że fajna dla was. Gdzie pan mówi tak, mam dwa problemy. Jeden już się przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się już, nie róbmy tego, nie róbmy tego po prostu. I drugi, świeży, to chciałem, żebym coś zrobić, no nie? Ja już tam mam odpowiedź gotową w głowie, ale czekam sobie. No. Mówię, dobra, no to zacznijmy od początku. Ten pierwszy temat. Bóle głowy, katastrofa. Od 10 lat, ale już się przyzwyczaiłem, wiem, które leki w miarę działają, wiem, kiedy wziąć, jak nie wezmę, no niestety żeganie i tak dalej, dużo się dzieje, ale już się tego przyzwyczaiłem. To jest spoko, no nie? Ja mówię, kurde, ciekawe. Mocny zawodnik. A drugie? Drugi, od jakiegoś czasu napierdziela mnie lędźwie, tak, że jeszcze jak byłem u kogoś, to coś tam mi zrobił, co pracował manualnie gdzieś tam, nie wiem, czy jakaś terapia manualna była grana, czy nie, ale coś tam ze mną porobił. W tym momencie już nikt nie jest w stanie ze mną nic zrobić za bardzo. Plus problem jest taki, że po prostu jest trochę lepiej, ale od miesiąca już jest katastrofa i chciałem, żeby pan coś z tym zrobił, no nie? No to oczywiście wiadomo, gadka taka, po pierwsze, my nie wybieramy, co będziemy robić dokładnie, tylko będziemy starali się cały, wiesz, organizm tutaj do równowagi doprowadzić i tam, wiesz, tłumaczę takie zależności różne. I zobaczymy sobie, jak to wygląda. Oczywiście z racji tego, że pan przyszedł z tym lędźwiowym, no to weźmiemy na niego, skupimy się, większą uwagę, ale co będziemy chcieli zrobić wszystko, no nie? No i sytuacja jest taka, że oczywiście z tymi lędźwiami to nie jest tak, że, wiesz, ktoś go popytał razy jakiś tak dalej, tylko wszyscy, co robili te lędźwie, a podobno było ich trochę osób, no to po prostu zamykali się na obszarze tułów, max, te tułów i może gdzieś to wyżej na klatkę piersiową kawałek. Tyle, nie? I może trochę brzuch, ale bez przesady, nie? Mhm. A okazało się, słuchaj, że ten, w ogóle patrzę na tego pacjenta, jak on stoi, on w ogóle nie przyciąga nogi. W ogóle, no nie? Także jak wiesz, ja chcę go tam obciążyć, żeby sobie na wskaźniku sprawdzić, to okazuje się, że on już tam nie podoba mu się, no nie? No i ja to wiesz, tą nogę jedną dotykam, a on w ogóle nie da się dotknąć do niej. Pytam się, co się stało? Mówi, stara sprawa. Stara sprawa po prostu kiedyś, 30 lat temu, jak sobie spontanicznie skoczyłem z drugiego piętra. Spontanicznie? Nie dopytywałem się też, czy to było jakieś głębszą sens, to skakanie z drugiego piętra, o co w ogóle chodziło, bo to był taki niby zabawa. Nie wiem, czy to zabawa typu skoczy, czy zabawa typu może samobójstwo, nie wiem jakby jak do końca to chodziło. Ale tam skoczył sobie i sobie złamał tak nogę konkret i do tej pory ona z tą nogą problem. 30 lat. Ale o tym nie wspomniał. Ogólnie na początku, coś powiedział tam, wiesz, skręcenie kostki, coś takiego, wiesz, tylko jakimś lekkim złamaniem, ale także po prostu na przebiegu w ogóle taśmą, to w ogóle nawet meridianu nerki to na przebiegu, dokładnie meridianu nerki, wszystko tkliwe po prostu, nie? I ja mówię, proszę pana, w ogóle nie może być tak, że pan nie będzie chciał nogi obciążyć, no nie? Do 30 lat. No trzeba, musimy coś z tym zrobić po prostu. Bo tutaj pan teraz od razu, ta kompensacja z poziomu miednicy, przyciążenie drugiej nogi, szyja, wszystko w ogóle widać, że tam jest. Źle. Ja kupiłem sobie w ogóle jęgę ostatnio, żeby sobie położyć. Będę w gabinecie, ma taką, wiesz, krzywą jęgę. Mówię, zobaczy pan. Będę układał codziennie. Co godzinę. Zobaczy pan. Widzi pan tą jęgę? To jest pana zdrowie teraz, tak? Niespecjalnie prosto to wierzę. I pokażę pan coś. Potężny uraz 6 lat temu i taki, wiesz, klocek z dołu, no nie? Tak szarpnięcie po prostu i ta jęga, wiesz. Tak to widzę. Więc mamy w ogóle w bagażniku w samochodzie jeszcze. Zapomniałem jej wyciągnąć, które mi się przypomniało. No i wiesz, no nie może być tak po prostu, no bo to trzeba coś zrobić. Albo to się da wyprowadzić zachowawczo, albo trzeba coś operacyjnie zrobić, no nie? No tak. I to nie było robione, więc mówię, kurde, jestem troszeczkę zniesmaczony takim podejściem terapeutycznym. To jest noga, lędźwie, no blisko. No siebie, tak, no nie? Nie trzeba jakoś tam spektakularnie daleko szukać. Nie trzeba, jakby wiesz, prosty test, nawet prosty test, nie wiem, przysiad i wszystko byś widział od razu, po prostu tam od razu, bo w każdym ruchu nawet nie trzeba pacjentowi nic mówić, no nie, wystarczy na niego spojrzeć. Więc
Wiesz, jak już myślałem, że mamy to za sobą, bo wszyscy tak mówią, że tutaj holistyczne podejście, praca i tak dalej. Oczywiście, wiesz, jakby noga lędźwie to nie ma nic wspólnego z holistyką, tylko to jest tak zwane globalne patrzenie na człowieka. No to jest taka nawet po prostu biomechanika. Biomechanika, no. No tak. Tak, to była taka jedna taka sytuacja i trochę smutek mnie tutaj ogarnął, że jednak ta poziom fizjoterapii jest taki żaden w sumie. Może źle trafił. Można, no. Mam nadzieję. Tak. To właśnie mi takie rzeczy, wiesz... O takie rzeczy. Nie naprawiliśmy tego pacjenta, wiesz, tak wow, że w ogóle teraz biega i ledwie go nie bolą, aczkolwiek widzę się z nim w lipcu, myślę, że będzie przyzwoicie nawet. Okej, no. Dobra. No właśnie mówiłem, że niczego nie było takiego spektakularnego i faktycznie ostatni czas, no to faktycznie dużo było pacjentów na takie dłuższe procesy terapeutyczne. Dużo właśnie procesy, jak to ładnie nazywasz? No bo ja to tak też pacjentom po prostu używam teraz tego słowa, że to będzie proces, to będzie maraton, a nie sprint. Po prostu coraz więcej mam pacjentów z tymi problemami takimi z autoagresji, z problemami takimi reumatycznymi, z chronicznym zmęczeniem, fibromialgią, jakimiś endokrynnymi tematami, no cały czas autonomicznymi, więc tam po prostu bardzo dużo się rozchodzi o styl życia, o edukację, o pomału wprowadzanie gdzieś tam różnych rzeczy, często też o współpracę z innymi specjalistami. Więc no właśnie, tutaj... a z kim to w ogóle to współpracujesz? Tak, jak ty mówisz o innych specjalistach? O innych specjalistach. To ludzi się tak. Od razu kojarzy, wiesz, jakiś super endokrynolog, neurochirurg. Aż tak daleko zazwyczaj nie. Tak, taka najczęstsze współprace w gabinecie to jest tak. Dietetyczka akurat tutaj bardzo szczęśliwie się składa, że moja partnerka Izabela jest dietetykiem klinicznym, więc dużo tutaj sobie współpracujemy z tymi pacjentami, więc ona wprowadza im zalecenia takie dietetyczne, też dużo dotyczących stylu życia. A ja często z tymi pacjentami pracuję z układem autonomicznym, z elektrostymulacją nerwu błędnego, jeśli to jest potrzebne. No i tak sobie gdzieś tam wspólnie tych pacjentów wyprowadzamy. Dosyć często też w terapię włączają się trenerzy, kiedy coś trzeba tak typowo mechanicznie poprawić w ruchu. No bo ta zależność się taka wydaje dosyć oczywista, zwłaszcza u osób, które albo nie ruszają się wcale, albo kiedy też dolegliwości bólowe są po prostu nasilane przez albo ruch, albo po prostu brak tego ruchu, nie? Więc znowu tak mniej więcej jakaś taka 1/3 mniej więcej tych osób, które do mnie trafia tutaj jest do naprawy pod tym kątem. No i oczywiście gdzieś tam czasami jest potrzebne, żeby ktoś lekarskim okiem na to rzucił, więc tutaj oczywiście nasz Marek, neurokardiolog, czy Basia pod kątem ortopedycznym też tam pracuje. Czasami do Michała pacjentów. Tak, to jest ciekawe, bo to co na przykład oprócz tak naprawdę Izy, o której wspomniałeś, to docelowo to jest w sumie sami fizjoterapeuci. Którzy mają troszeczkę, nazwijmy to, inne specjalizacje. My oczywiście oficjalnie nie mamy specjalizacji żadnych, tylko po prostu mamy swoje zainteresowania, gdzie ktoś siedzi więcej w ortopedii, albo więcej w wisceralnej terapii, albo więcej w jakieś takie prace pod kątem pracy z postawą, czy bardziej w treningu się specjalizuje, czy jest fizjoterapeutą, ale jednak specjalizuje się w kwestiach treningowych, czy to jakiegoś neurotreningu, czy takiego po prostu medycznego treningu, czy jakbyś bardziej sportowej, rywalizacji i tak dalej. Po prostu wydaje mi się, że jest trudno jednak od pewnego momentu być takim uniwersalnym terapeutą, nie? Bo jest dużo, naprawdę dużo rzeczy, które może ogarnąć jedna osoba i podejrzewam, że jakbym się tak dobrze zawziął, no to oczywiście z większością tych pacjentów, którzy do mnie trafiają, no może akurat i tak musiałbym z jakimś dietetykiem współpracować, bo to jest osobna, naprawdę duża działka wiedzy, ale tak typowo fizjoterapeutycznie, no to z dużą ilością pacjentów bym sobie radził sam, z tym, że prawdopodobnie trwałoby to dłużej
No ja też nie mam takiej możliwości, żeby z każdym regularnie co tydzień pracować, a czasami to jest po prostu też potrzebne. Mhm. Więc po prostu mógłbym z bardzo ograniczoną grupą ludzi sobie gdzieś tam pomalutku pracować i podejrzewam, że w dodatku ja bym potrzebował znacznie więcej wizyt z tą jedną osobą, żeby osiągnąć ten sam efekt, który na przykład moglibyśmy w dwie albo w trzy osoby zrobić po prostu w mniejszą ilość czasu. Mhm, więc dla takiego pacjenta to jest bardzo w porządku, bo jest lepiej zaopiekowany pod różnym kątem. Znacznie mniej go to kosztuje. Po prostu mniejsza ilość wizyt, więc mniej czasu i mniej pieniędzy. Mhm. No i ja się mogę też skupić na tym, żeby po prostu robić to, czym jestem dobry i resztę zostawić osobom, które tą swoją działkę lubią i się nie ujarają. Nie? Tak, znaczy to jest jedyny sensowny model jakby rozwoju gabinetu, czyli tak naprawdę jakby jako osoba, my mówiliśmy już o tym w którymś odcinku, jakby szukasz ludzi, którzy troszeczkę pełnią twoje kompetencje do prowadzenia samych pacjentów, no nie? Mhm. Czyli już wiesz, jakie osoby do ciebie trafiają, jednocześnie wiesz, że ilość godzin w tygodniu, które przyjmujesz, jest ograniczona, jednocześnie mówisz, kurde, jednak fajnie, ja lubię takie momenty, a to nie zawsze się udaje. Także na przykład, że zamykasz proces terapeutyczny, wiesz, o co chodzi, że przychodzi pacjent i mówisz, done. Jest wszystko idealnie. Jest okej. Okay. Jakby w tym momencie, na dzień dzisiejszy, nie jestem w stanie jakby pani pomóc więcej. Jestem naprawdę w porządku. Wie pani, co ma pan robić? I jakby koniec, bo czasami jest tak, że nie dochodzimy do tego momentu, nie? Że ktoś rezygnuje wcześniej, albo że z jakiegoś powodu ty przyszłaś wizytę, ona przepadnie i mówi, a dobra, jest nieźle, to jakby koniec. A to jest jednak fajne. Mhm. Że jakby zacząłeś i kończysz proces i jakby żegnacie się i pacjent wie, co ma robić i kiedy się odezwać, albo czy się w ogóle odezwać, więc to jest ok i samemu po prostu byłoby pewnie to trudno zrobić, bo ten rozwój gabinetu czasami też wygląda tak, że szukamy po prostu terapeutów dla w ogóle innych grup pacjentów, że zajmujemy się dorosłymi, a stwierdzamy, że fajnie też, żeby ktoś pracował z dziećmi, no nie? Jakby to jest dużo trudniejszy model rozwoju, wydaje mi się, bo jednak potrzebujesz innej grupy docelowej, innej komunikacji i tak dalej, a tutaj po prostu szukasz kogoś, żeby uzupełnić jakąś lukę w tobie, można powiedzieć trochę. No i oczywiście to się może potoczyć inaczej, że on może przyciągać innych ludzi, no nie? Bo też sytuacja jest taka, to, że na przykład w tym momencie zajmujesz się układem tomicznym i terapią visceralną, to nie znaczy, że za lat 10 będziesz robił dokładnie to samo. O, pewnie nie, bo to już życie pokazało, że to mi się zmieniało parę razy. Po prostu to też jest fajna zajawka, że się można uczyć gdzieś tam nowych rzeczy jako terapeuta, więc też absolutnie się na to nie zamykam i nadal mnie to gdzieś tam interesuje, ale są już jakieś takie nowe tematy, które tak myślę, o, tego bardzo bym się chciał nauczyć, nie? Więc to oczywiście znowu jest jakiś proces. Jaki temat? Powiedz, masz jakiś taki temat, który wiesz teraz chciałbyś zrobić? Cały czas tak, mocno interesuje mnie immunologia, więc po prostu się i tak zacząłem uczyć niemalże od podstaw. Tematy związane z mitochondriami, więc takie jeszcze gdzieś tam wejście w tą taką bardziej komórkową. Medycyna mitochondrialna jest taki dział. Jest i on jest dosyć ciekawy i się w dodatku wydaje, że jest bardzo zbieżny z tym wszystkim, co robimy, tylko oni na to patrzą od trochę innej perspektywy. Ale tak jak... To jest tak zwana osteopatia energetyczna, nie? To, tylko, że taka, wiesz, to energetyczna taka typu mitochondrium pozyskiwania energii. Aha. To... Okej, okay. To akurat chyba tego sformułowania nie słyszałem, ale po prostu jak się też po prostu z Izabelą trochę interesowaliśmy jakby różnymi rzeczami też związanymi z dietetyką i tak dalej, to tam po prostu w dietetyce troszkę więcej się tej medycyny mitochondrialnej przewija i jakby założenia są bardzo podobne, ona jakby skierowana do pacjentów, którzy mają praktycznie te same problemy, z którymi gdzieś tam oboje teraz pracujemy, więc jakby fajnie byłoby trochę więcej wiedzieć na ten temat, bo oni po prostu też używają troszeczkę innych metod, innych metod diagnostycznych, bo ona się opiera głównie o pomiary z krwi, ale okazuje się, że no i oczywiście rozwiązania są takie bardziej dietetyczne, suplementacyjne, gdzieś tam związane też z zaleceniami takimi aktywności fizycznej. Co ciekawe, oni też często polecają zabiegi osteopatyczne, czaszkowo-krzyżowe, jakieś takie w ogóle rozwiązania też fizjoterapeutyczne, więc jakby tutaj widzę dużo takiej możliwości zazębienia jednego drugie. Więc jakby to są takie tematy, co mnie gdzieś tam dalej teraz też interesują. Takie ginekologiczne też są bardzo ciekawe. Wiesz co, jeszcze wcześniejszy temat, jakby podrzucę, weź od razu podejść jakiś tytuł książki, bo na pewno będziemy ten komentarz tutaj mieli po prostu, że ktoś mówi, wow, Maciek, ale fajnie, jak w ten temat wejść? Weź coś powiedz. Medycynę taką mitochondrialną? Dokładnie. Właściwie nie ma dużo możliwości.
są na ten temat po prostu głównie książki i one są tego samego autora. Możecie sobie znaleźć doktora Bodo Kukliński i jest jego książek na ten moment bodajże 3. On się nazywa właśnie medycyna mitochondrialna? Jest taki tu chyba jeden. Jest. To jest jego książka, tak? Tak, akurat sobie teraz wertuję taką, jest gruba na 600 stron materiału. Trudno powiedzieć, czy ona jest łatwa, czy nie. Są łatwiejsze momenty i są... I to jest właśnie ten moment, kiedy się okazuje, że nauka cyklu Krebsa jednak miała sens. Mhm. Nic z tego nie pamiętam. Niestety się do tego muszę wrócić. Nie? Do tych wszystkich typowo biochemicznych procesów. Ale wydaje się po prostu bardzo ciekawe. Nie? Mhm. Jest też, myślę, że jakieś takie pole do tego, żeby może też trochę inaczej z pacjentami popracować albo mieć dla nich trochę więcej zaleceń, ale też po prostu, żeby lepiej zrozumieć te mechanizmy, które zarządzają zdrowiem i chorobą. Tak, znaczy, bo w tym momencie też widzę taki chyba standardowy mechanizm, że powiedzmy jako terapeuta masz już na tyle dużo różnych technik i umiejętności pracy z różnymi ludźmi, że na pierwszym planie nie... Znaczy zawsze na pierwszym planie jest to, żeby komuś pomóc, tak? Mm. Jakby zrozumieć swoje ciało, dać mu instrukcję obsługi, naprawić go troszeczkę, zmniejszyć dolegliwości bólowe albo tego bólu się pozbyć, ale gdzieś chciałbyś trochę umieć łączyć kropki i zrozumieć proces chorobowy, no nie? Mm-hmm. Jakby skąd to się w ogóle wziął, no nie? Jak do tego nie doprowadzić na przykład, jak nie być w takim stanie? I to akurat, ale to właśnie gdzieś pojawia się później, no bo pewnie to nie jest, myślę, że dobry pomysł od tego zaczynać, tak mi się wydaje, swoją pracę terapeutyczną? Nie. Myślę, że trochę pomysł jest na później. Dobrze byłoby obtrzaskać się w ogóle z taką pracą z ludźmi w ogóle i myślę, że to może być jakiś taki kolejny poziom, kiedy nawet jak pracujemy sobie w jakichś poszczególnych dysfunkcjach, nie? Czyli zawsze jak myślimy o leczeniu naszych pacjentów, no to jakby wiemy, że nie leczymy patologii, nie? Tylko, że staramy się pacjentom tutaj wspomóc ich trochę organizm w jakiś... No ale tak jak, takie są założenia w ogóle fizjoterapii, nie? Tak, że tak. Znaczy medycyny docelowo... No medycyna to generalnie nie, tam chyba chciała być jak najbliżej leczenia patologii, z tym, że bardzo często w ogóle leczenie opiera się o zaleczanie symptomów, objawów chorób bez często no, bez leczenia źródła samego problemu. Tak. Nie? Więc mnie cały czas interesuje to, żeby zrozumieć mechanizm powstawania tej choroby i szukam jakby odpowiedzi na to, co zrobić, żeby odwrócić te procesy patologiczne, od którego momentu to jest możliwe, od którego nie, i działać jak najbliżej samego źródła, żeby właśnie nie skupiać się na tym, co jest na samym końcu. Tak. Nie? Więc to akurat medycyna mitochondrialna mówi o całym tym dziale chorób z mitochondriopatii i one już finalnie objawiają się problemami właśnie na przykład z zawrotami głowy, z bólami różnych części ciała, z fibromialgią, mgłą mózgową i tak dalej. Więc to jakby brzmi bardzo zbieżnie z tymi tematami, którymi my się zajmujemy, z tym, że po prostu patrzą na te procesy bardziej od strony biochemii, na takim poziomie komórkowym, czasami na braki różnego rodzaju gdzieś tam enzymów, na zaburzenia powiedzmy funkcji już jakichś tam cykli metabolicznych, a my sobie na to patrzymy bardziej tak w skali makro. Mhm. Co się dzieje jakby z całym człowiekiem, gdzie jesteśmy w stanie go tutaj troszeczkę odciążyć. Także dlatego też wydaje mi się, że to jest takie ciekawe. Tak, wiesz, to pomyślałem sobie jeszcze o właśnie o tym, że jakby fizjoterapia zajmuje się tak naprawdę tym, żeby pracować nie z patologią, tylko po prostu zwiększyć jakoś tak możliwości regeneracyjne danego człowieka. I rzeczywiście my tak byśmy chcieli, ale czasami są takie patologie myślowe na przykład, gdzie przychodzi, i to też się wielokrotnie spotykam, nawet ostatnio z Michałem gdzieś, bo nawet rozmawialiśmy o tym i trochę materiałów na Insta tworzyliśmy na ten temat, gdzie wiesz, przychodzi pacjent po prostu, który się czuje ok, bez bólu na przykład na dzień dzisiejszy, ale czasami coś mu dokucza, no i ktoś mówi, kurde, jakby nie mam pana pomysłu, no nie, bo jest, czuje się pan się ok. Więc wiesz, to jest takie sprzeczne z tym, gdyż docelowo na przykład, nie wiem jak jest w twoim przypadku, ale na przykład u mnie nie ma tej sytuacji, ale mogłaby taka sytuacja, że przychodzi pacjent i mówi, miałem kilka razy taką sytuację, że ktoś przyszedł do mnie i mówi, wiesz, jakby ja nie wiem co ci powiedzieć.
Ja mówię, spoko, no nie? Jakby, zobaczymy sobie, no nie? Po prostu w jakim stanie jesteś, zobaczymy. No i gdzieś docelowo jakby uderzyliśmy w ten temat, który po prostu ktoś miał na tapecie, no nie? Pod kątem nawet mentalnym bardziej, bo się okazało, że głównym tematem to jest gdzieś tam temat emocjonalny i jego przełożenie się na ciało. A w ogóle jak jest u ciebie aktualnie temat psychosomatyki? Bo ty tak trochę pracowałeś, a teraz w ogóle jak to wygląda? Nawet ostatnio ktoś pytał mnie na Neuroklubie, jak ciebie nie było na spotkaniu. Jak to z tym Maciem w ogóle teraz pracujesz? Psychosomatycznie czy nie? No, wiesz co, w jakimś takim podstawowym zakresie to pracuję. Po prostu ja się też nie czuję komfortowo wchodzeniem w jakieś takie dosyć głębokie procesy. Więc też kiedy to jest potrzebne, to ja robię jakąś taką swoją basicową część i najczęściej odsyłam też do kogoś z ekipy, kto po prostu też takie rzeczy robi. I to jest też myślę, że całkiem w porządku. Zapomniałem, jakie było wcześniejsze pytanie. Nie, wiesz co, rozmawialiśmy właśnie o tym temacie. O psychosomatyce. O psychosomatyce pytam ciebie, czy ty pracujesz, ale wcześniej jeszcze była taka sytuacja, że jednocześnie no my tak, czy mógłbyś tak pracować, że przychodzi do ciebie jakby ktoś i mówi, kurde Maciek, wiesz co, jakby mam sprawę, ale w ogóle nie mam czego zacząć, ty co wtedy mówisz? Wiesz co, akurat tak się składa, że część osób tak mówi, ale mam wrażenie, że to wynika troszeczkę z takiego błędnego przekonania, że my musimy usłyszeć konkretne rzeczy, żeby coś z nimi zrobić. Czasami pacjenci trochę się boją tego, że coś nazwą nie tak jak powinni, trochę się wstydzą o niektórych rzeczach mówić, więc starają się tak trochę spłycić ten temat do jakiegoś obszaru, więc bardzo dużo się tutaj po prostu rozchodzi o rozmowę. Więc jeśli ktoś jakby mówi, że no ma jakieś dolegliwości, ale na przykład dzisiaj ich nie ma, no to jakie one by nie były, to myślę, że zawsze jesteśmy w stanie nawet na poziomie samego wywiadu dojść do dużej ilości informacji, jakichś takich w ogóle punktów zaczepienia, tak? Typu na przykład, no jak zawsze jak pytamy o urazy, no to jest świetny przykład tego, że może się rozchodzić o niezrozumienie tego, czym ten uraz jest. Więc ja już teraz po prostu mówię, że złamane, pęknięte, szyte, gdzie był jakiś siniak, tęblak, unieruchomienie, orteza, tak? Więc jakby wymieniam te wszystkie rzeczy gdzieś tam po kolei. I po prostu wręcz się tam śmieję, że czy kiedykolwiek lekarz był ze skalpelem bliżej niż metr od pana, pani, nie? I wtedy zazwyczaj no, się jednak okazuje, że jakieś tematy gdzieś tam są związane z tymi urazami czy w ogóle z jakąś chirurgią. Więc tutaj dosyć podobnie się chodzi o samopoczucie i ktoś mówi, że no po prostu czuje się źle, ale jakby tak nie do końca wie, jak to sformułować, no to zawsze gdzieś tam zaczynam też rozpytywać o te rzeczy, które są trochę dookoła tego tematu, czyli jak w ogóle wygląda poziom energii w ciągu dnia, jak wygląda sen, jak wyglądają jakieś problemy takie żołądkowo-jelitowe, jak wyglądają te dolegliwości gdzieś tam na przestrzeni miesiąca, czy one są jakoś związane z cyklem menstruacyjnym u kobiet, czy są jakieś bóle, które się pojawiają sporadycznie w jakichś innych sytuacjach, czy te dolegliwości, które ktoś zgłasza, czy one są jakkolwiek skorelowane z poziomem stresu, ze zdenerwowaniem, z jakimiś innymi czynnikami i się nagle okazuje, że jak tych pytań jest znacznie więcej i zaczynamy trochę je gdzieś tam rozgrzebywać, to komuś jest łatwiej sformułować, co tak naprawdę jest tym celem jego wizyty. No bo zakładam, że nie ma po prostu takiej możliwości, że ktoś przyjdzie do mnie na wizytę, bo nic mu nie jest. Po prostu zawsze musi mieć do tego jakąś motywację, no bo sorry, jednak musiał poświęcić kawałek dnia i trochę hajsu, żeby do mnie przyjść. Więc to nie było tak po prostu z ciekawości. A masz takie wrażenie, na przykład ostatnio sobie o tym pomyślałem, że niektórych ludzi blokuje to, żeby iść do różnych specjalistów, w tym na przykład do nas, bo nie wiedzą dokładnie, jak to opowiedzieć, że jak to nazwać, no nie, z czym oni w ogóle przychodzą, że takich kurde niestandardowe rzeczy i ktoś powie o mnie, że dziwnie, trochę by śmieje, trochę... Na pewno, więc też widzę po części osób, że już są takie lekko zdesperowane i wręcz boją się o niektórych rzeczach mówić, dlatego że zostały wielokrotnie wyśmiane. I to już mi się zdarzyło przynajmniej kilkukrotnie na przestrzeni tego i zeszłego miesiąca, że pacjenci, pacjentki wspominali o tym, że
No właśnie, najpierw w ogóle nie mówili o tym temacie, a dopiero zaczęli później o nim troszeczkę mówić, jak ja zacząłem ciągnąć za język, że a, bo tam z tym czy tamtym to byłem u lekarza, no i on niestety powiedział, że nie, że to już ja mam problem jakiś z głową, że to może psychiatra, albo że sobie wymyślam, aż bo to w ogóle to z... I wręcz jedna pani, to chyba o niej wspominałem w jakimś innym materiale, powiedziała, że pacjent, znaczy, że lekarz uznał ją za wariatkę. I wręcz użyła takiego słowa, nie? Więc bardzo, bardzo nieładnie, zwłaszcza, że u niej się problem rozchodził o dosyć temat jakby dobrze znany w neurologii, więc nigdy nie powinno być to tak potraktowane, że żeby pacjent się mógł źle poczuć z tym, że no, że coś mu jest, nie? W ogóle nikt z nas nie powinien wstydzić się tego, że potrzebuje jakiejś pomocy, no i tym bardziej jakby takie odrzucenie kogoś na etapie tego, że idę, szukam pomocy, a osoba, która powinna mi jej udzielić, twierdzi, że jestem wariatem, nie? No to już takie, myślę, jest bardzo krzywdzące i no i podkopuje w ogóle fundament tego, że ktoś może mieć wręcz wątpliwości albo wstydzić się tego, że coś mu jest. Znaczy ja też, wiesz, to jedna rzecz, którą powiedziałeś, jest taka trochę niefajna pod tym kątem, że ktoś na przykład stawia, wiesz, jakby coś mam z głową, psychiatra, jestem wariatem, jak prawie na jednej linii, wiesz, jakby na, z jednej strony, że... Tak, ja oczywiście znowu myślę, że to jest, rozchodzi się o sposób... Komunikacji, nie? Nie? No bo oczywiście znowu, żeby to też źle nie zabrzmiało, nie ma nic w tym złego, żeby uznać, że kogoś problem wymaga konsultacji ze specjalistą typu psychiatra czy psychoterapeuta, no bo po prostu wiemy, że tak jest i bardzo dużo jest takich sytuacji. Pytając nawet naszych pacjentów o to, czy biorą jakieś leki, no to bardzo często padają te antydepresanty chociażby, jakieś leki na uspokojenie, więc jakby tutaj tych zaburzeń nastroju, depresji i innych problemów gdzieś tam psychiatrycznych jest bardzo dużo, ale na pewno nikt nie powinien czuć po takiej konsultacji, że to z nim jest coś nie tak. Po prostu jeśli wymaga takiej konsultacji, no to po prostu ma problem, którym na przykład jest depresja, ale to nie jest choroba, która jest w jakiś sposób lepsza albo gorsza, albo że powinna być powodem do wstydu, a na przykład to, że kogoś bolą plecy, to jest lepsze. Nie? To jest po prostu też jakaś kondycja naszego organizmu. No i po prostu tak do tego powinniśmy podchodzić. Na koniec powiem ci jeszcze taką jedną fajną rzecz pod kątem, jak dowiedziałem się, jakby zdałem sobie sprawę wczoraj w gabinecie, po prostu z takiej jakby trochę mądrości ciała. Miałem jedno, to też będzie pod kątem niekończenia procesów, miałem jedną pacjentkę w tamtym roku, ostatni raz się widzieliśmy, zobaczyłem w karcie we wrześniu. No i z różnych przyczyn po prostu jakby zawiesiła współpracę naszą, no to nieoficjalnie, tylko po prostu, no jakby wiesz, jak to wygląda. Ktoś nie był, nie przyszedł i tak dalej i się po prostu... Miał się przemówić i zniknął. Tak, i się po prostu temat nam wygasił. No i pani trafiła teraz, więc mamy czerwiec, więc trochę miesięcy minęło. No i oczywiście poukłada sobie trochę w życiu swoich rzeczy. No i oczywiście z tego, że ja prowadziłem bardzo dokładną kartę pod kątem mojej pracy, no to widziałem, jakie rzeczy zrobiliśmy, co nam zostało. Więc nam została po prostu jakaś taka, tylko właśnie sytuacja była taka, że na początku nam wchodziło, że teoretycznie tematy bardziej takie emocjonalne, już ruszyliśmy. Została nam bardziej takie, wiesz, strukturalne tematy, trochę gdzieś tam pracy z jałmbrzusz, no bo główne tematy tej pani było dużo, jakieś dziwne napięcie w brzuchu i strasznie duży ścisk w obszarze stawów skrzydłowych. Jakieś bóle głowy, trochę kręcenie się w tej głowie, więc po prostu duży obszar, dużo napięć w głowie. I mimo, że mieliśmy sobie tu kończyć i tak dalej, to pani w ogóle przychodzi i oczywiście sprawdzamy sobie i tak dalej. Rzeczywiście dużo hipertonii w obszarze jamy ustnej, bardzo słaba praca mięśni brzucha. Rzeczywiście została nam jedna tematyka do pracy, ale okazuje się, że ona ma charakter bardziej emocjonalny. No i rzeczywiście, mimo tego, że pracowaliśmy kilkukrotnie z tą panią, no rzeczywiście mówi, że ten, jakby nasza praca miała sens, to szło do przodu, ale miała po prostu dużo zawirowań, trochę problemów rodzinnych i tak dalej i po prostu jakby zrobiła sobie pauzę. I nas ciało pociągnęło do jednego okresu w życiu, gdzie był bardzo poważny temat stresowy. To nie wyszło w ogóle wcześniej. I zdałem sobie sprawę, że jak czasami mówimy na przykład, że wiesz, jakby wyjdzie tyle, na ile po prostu, ile pacjent jest w stanie po prostu, wiesz, przepracować, ile ty jesteś w stanie wziąć na klat podczas terapii, jaki macie razem potencjał i czy w ogóle jest to zrobienie na teraz. I jak ona w ogóle miała zawirowania po prostu różne życiowe, to się okazało, że to nie jest na teraz, nie jest na teraz, nie jest na teraz, a teraz stworzyła sobie taką przestrzeń, że tak naprawdę głównie
jakby może pozwolić sobie na jakby zrobienie czegoś konkretnego, zainteresowanie się jakimś tematem, wygrzebania czegoś w ogóle spod dywanu, bo to zostało tam mocno pod dywan zakopane i dopiero ta przestrzeń pojawiła się i rzeczywiście nam ten temat wyszedł na wierzch. Mówię, wow, w ogóle jaka fajna sytuacja, a w ogóle jeszcze pacjentka ma taką ciekawą sytuację, mimo tego, że ma bardzo dużo wolnego czasu teraz i próbuje się czym zainteresować, to po prostu nic ją w ogóle nie interesuje, kompletnie. Jakby wiesz, mówi, ja w ogóle nie mam co robić, teraz też jestem na emeryturze, można powiedzieć, mogę mnie pracować jakby i po prostu jestem zdenerwowana tym, że po prostu mnie nic nie interesuje po prostu. I się okazuje, że no, bo ten wektor powinien być gdzieś indziej skierowany, no nie? Że on nie powinien być skierowany teraz na zewnątrz, a interesowanie się, wiesz, rzeczami zewnętrznymi, tylko mam poważny temat do przepracowania i to jest idealny czas na to, bo mam po prostu dużo przestrzeni na to, żeby się za ten gówno konkretne zabrać, bo to jest konkret. O. Więc mówię, wow, w ogóle jaka mądrość ciała, bo na pewno słyszałem takie określenie mądrość ciała. Nawet taka książka jest. Taka książka. I ja na początku jakby nie zdawałem sobie sprawy do końca, o co chodzi, mimo że tu książkę tak grzebałem trochę w niej, ale teraz jakby czasami na przykładzie mówię, to o to chodzi, no nie? Jakby teoretycznie jakby wiadomo, kiedy się trzeba za to zabrać. Więc fajnie, bo będziemy sobie teraz pracować z tym tematem i to jest takie bardzo fajne element brakujący, który, no nie? Jakby widać, że ja mam takie wrażenie, że po prostu jest coś, do czego nie mam dostępu za bardzo, nie mamy dostępu za bardzo, no jednocześnie wiesz, nie pytasz się, bo my, jeśli chodzi nawet o pracę emocjonalną, psychosomatyczną, no to jakby naszym punktem jest wyjście z ciała. No nie jest tak, że ktoś przychodzi, jako psychoterapeuta rozmawia o swoich tematach, niekorzystnych przekonaniach, problemach dzieciństwa. Jakby somatyzacja sama w sobie. Somatyzacja, jest, no nie? No i tam nie było takiego, wiesz, punktu zahaczenia, a się okazało, że w pewnym momencie gdzieś poszło. Pamiętam, że swoją pacjentką Kasiu, którą serdecznie pozdrawiam w ogóle, mieliśmy, słuchaj, wizyt, no nie wiem, 20 ileś, 30 ileś, dużo, no nie? I wiesz, jakby to pachniało psychosomatyką już od dawna, nie? Ale po prostu jakby nie było takiej trochę realnej zgody jej, ale nawet nie to, że... Ktoś może po prostu nie był na to czas. Nie był na to czas, no nie? Tak mówisz, i coś mi się kojarzy z jakby po prostu innymi dziedzinami naszego życia, albo nawet po prostu z innymi dziedzinami fizjoterapii, gdzie jak masz jakiś proces leczenia, no to nawet jak się zajmujesz jakimś ACL-em, to nie robisz wszystkiego w pierwszym tygodniu, no bo po prostu zasady gdzieś tam gojenia się tkanki i w ogóle obciążania no są jakby wymagające poszczególnych działań w poszczególnym czasie, więc jak nie jesteś w stanie czegoś wziąć na siebie w tym momencie, no to po prostu musisz poczekać, aż będzie na to czas i wcześniej zrobić odpowiednią robotę, nie? Tak. Nikt nie buduje domu zaczynając od dachu. Tak, ale ja tam wiesz trochę budowałem tak naprawdę i tak by to naszą relację pod tym kątem, że trochę mówiłem jakieś inne rzeczy, trochę innych pacjentów, co my robiliśmy, wiesz, jakby to pachniało dalej i w pewnym momencie, wiesz, tam wizyta numer 20 coś i po prostu i to jest ten wychodzą moment. Temat emocji, no nie? I ona mówi, kurde, wiesz co, jakby no coś w tym jest, no nie? I rzeczywiście zrobiliśmy pracę, ona się mentalnie po niej bardzo mocno rozsypała. To nie było takie, że wow, zrobiliśmy pracę, uzdrowienie, tylko po prostu poszło i słuchaj, to zaczęło jej w ogóle przygodę z pracą mentalną, ona teraz jest też na psychoterapii, poszła i mówi, Patryk, jakie w ogóle, ile ja miałem niekorzystnych przekonań w sobie po prostu, ile jak opierałem po prostu na jakichś zakłamaniach swoje życie w ogóle, jakichś takich rzeczach, więc naprawdę ja byłem takim, wiesz, elementem, tylko coś rozgrzebaliśmy i ona zauważyła, kurde, tam potrzeba specjalista, który po prostu głównie zajmuje się mentalną, nie? I trafiła do psychoterapeuty i w ogóle super, bo to się bardzo fajnie przekłada na ciało, docelowo w końcu. Że to była taka sytuacja, jak macie, ktoś pracuje neurodiagnostyką i macie takie problemy na przykład, że to była taka pacjentka, która stosunkowo często wracała z hipertonią do mnie. Za dużo, no nie? Że mówię, kurde, zrobiłem to wszystko, przyszliśmy dalej, ona wraca i coś jest nie tak, no nie? No i dalej robimy i teoretycznie na samej wizycie jest fajnie, ale za miesiąc znowu coś jest nie tak, no nie? No i takie, wiesz, dziubanie się, aż w końcu po prostu stworzyć taka przestrzeń i można no i teraz wróciła w ogóle w fajnej kondycji, idzie do przodu. Teraz ta praca manualna w ogóle ma sens. Znaczy też miała sens, bo coś tam ja utrzymywałem przy życiu trochę, tak bardziej bym powiedział, takim przyzwoitym, no ale bez przesady. Ale też była to jakaś edukacja, nie? No bo trzeba było znaczy, do tego momentu po prostu myślę, że dotrzeć. Żadna wizyta nie była stracona po prostu, nie? Tak, tak. Jakby tak. Zrobiłem maksymalnie tyle, ile byłem w stanie, ale po prostu no... Brakowało wisienki. Tak. Tu ja uwielbiam pracę neurystyką z dwóch powodów. Po pierwsze, że ona tak zakrzywia ci, jak twoje zdrowie jest ważne w kontekście pracy z innymi. Jak robiliśmy ostatnio kliniczny moduł, to dużo osób właśnie powiedziało, że kurde, tu się strasznie przekoloryzowuje to, że jak ty nie jesteś w dobrej kondycji psychofizycznej, to ta praca nie będzie tak dobra, jak mogła być. To widać tu po prostu, bo jakby ty widzisz, że ciało cię nie wpuści tam dalej. To jest mega ciekawe. A dwa,
sytuacja taka, że widzisz właśnie tą mądrość ciała i jakby takie budowanie, jak podświadomość pacjenta czasami buduje po prostu pewnego rodzaju takie opancerzenie, bo ja kiedyś myślałem na przykład, że wiesz, jakby normalna praca polega na tym, że ty obierasz sobie, jak masz normalny proces, pacjenta język cebulę, wiesz, tam jedna warstwa, druga. Ja myślałem, że kiedyś pracuję w ten sposób, że ja, wiesz, robię to cebulę, pach, na pół i wyraz sprawdzę, co jest popsutego, no nie? Że mam dostęp do wszystkiego. O, to ja tak nie wrażenie, działa, nie? Ale no, wydaje mi się, że dzięki temu można tą cebulę opierać trochę szybciej, tak. Ale to nie jest tak, że mam dostęp do wszystkiego. Dlatego, że masz po prostu dostęp tylko do tego, co jesteś w stanie, po prostu wiesz, co wiesz i ile pacjent jest w stanie w tym momencie przerobić tego. Więc to jest trochę przyspieszenie, ale to nie jest tak, że przepłaszcz cebulę i widzisz wszystkie niedoskonałości, wszystkie warstwy i uderzasz w to, co jest najbardziej problematyczne. Tak, zdałem sobie z tego sprawę ostatnio, że to niestety tak nie działa, trochę tak myślałem, ale cóż, człowiek się uczy całe życie. Tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć nasz dzisiejszy wywód. Słuchajcie, zawsze jest taki, wiesz, że dajesz taki call to action. Call to action. Po pierwsze, słuchajcie, dziękujemy wam, że słuchacie, oglądacie tego podcastu, więc jeżeli to robicie na przykład, a jeszcze nie macie zasubskrybowanego kanału na YouTubie, fajnie to zrobić, subskrypcję kanału, albo w ogóle wspomnieć o nas w komentarzu, swoim znajomym, zostawić lajka, dzięki czemu po prostu my możemy docierać do innych osób, a myślę, że wiedza, którą tutaj wrzucamy, jest ważna nie tylko dla fizjoterapeutów, ale też dla takiego, powiedzmy, skomplikowania troszeczkę naszego zdrowia i ciała, i życia, że to nie jest takie proste, że dużo rzeczy ze sobą się łączy. Ani czarne, ani białe. Ani czarne, ani białe, dokładnie. Odcieni szarości jest bardzo dużo pomiędzy kolorami. Tak. Myślę, że miliony pewnie. I kolory różne. No wiadomo, dużo nie? tego jest po prostu. Więc chcemy to trochę tak pokazywać i robić zwanie lepszą robotę niż nasza izba. Tak jest. Tak to zakończmy. A przy okazji możecie dać nam znać po prostu, jeżeli jesteście fizjoterapeutami, co myślicie po prostu o aktualnej temacie, sytuacji. Aktualnej sytuacji politycznej naszego tutaj całego. Fizjograjdołka. Tak, panie. Także słuchajcie. Miłego dzionka, pysznej kawusi i do następnego. Trzymajcie się, pa. Ciao. Yeah.